Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach chciałbym powiedzieć Life is Strange, ale Tell Me Why, gdzie będziemy lecieć sobie od razu dalej, resume. Ja sobie muszę jakieś screenki porobić, wiesz co? Jestem ciekaw, czy mogę je pozapisywać w ten sposób, bo jeżeli tak, to musicie mi wybaczyć, ale no musi być coś na miniaturkę, prawda? Musi być coś na miniaturkę, teraz będę byle gdzie zapisywał, byle po prostu było. Y1, o, pro, i będę sobie też zapisywał, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzało. I lecimy dalej. W fajniejszych, ładniejszych scenkach. Chyba dopływam na miejsce powolutku. Już niedźwiedzia słyszałem. To chyba nie niedźwiedź. Wow. Orka? To jest orka? Nie wiem. Nie, to nie jest orka. Orka jest raczej czarna. To jest jakiś, kurde, waleń. Wieloryb. Ale co to jest za miejsce? To jest Ameryka? Część Ameryki Północna? Taka kanadowa bardziej? Niesamowite. I just hoped we could wrap everything up with a grand gesture and move on to our perfectly normal lives. Ja chciałam po prostu zakończyć ten cały motyw, dlatego się uparła na to, żeby przebaczyć temu policjantowi. Still your brother? Still your sister. No i już ziomeczkowa przysięga paluszkowa. Możemy lecieć dalej. Would it ruin the moment if I said I needed to call home? Yes. Completely. Sorry. Go ahead and stop apologizing all the time. Okay, sorry. Ona musi dzwonić do domu. A my chyba sobie będziemy mogli teraz polatać troszkę. Zobaczymy do... So weird being back on this boat. O, i szkoda, że nie możemy posłuchać. Hey, it's me. Yep. Oh. You didn't die in a fiery crash. How are you? Okej. Ona dzwoni, bo ona chyba ma normalną rodzinę. Ale widoczek jest piękny. Widoczek jest przepiękny po prostu. Nie ma żadnych przemyśleń, myślałem, że zanim taki punkt jak Life is Strange, że wiecie, usiądziemy, będzie muzyka, przemyślenia. Na razie nie, a to jest jakiś topór. Jest coś jeszcze oprócz nas tutaj? O, jest jakiś pan. Hey Allison, can we take the scenic route? Okej, chyba nie za bardzo zaraz. Allison? Don't think she can hear you. Ej, fajnie. Good call, by the way. Ej, fajnie. Where are you headed? Delos Crossing. Same here. You from around here? No, możemy powiedzieć, że jesteśmy stąd. Pyta typer, czy jesteśmy stąd. Ale było fajne, bo zareagował na to, że on rado przez telefon nas nie słyszy. Delos was mostly Alaskan natives then. Clay kid, Haida. I haven't been home in 5 years. Oh, so you owed your family a visit? I'll say. You may not know it yet, but your folks, they get old real fast. Right. I'm Alex, by the way. Alex Gershwin. No relation. Huh? To George Gershwin? Gershwin, the pianist. Nie słyszałem o tym pianiście. Related, so I try to head it off the pass. Oh. What'd you say your name was? Nie mówmy nazwiska. All right. Good to meet you, Tyler. Likewise, sir. Ale zaraz z nim pogadamy. Spokojnie, to jest jakiś ulotecz, który bym chciał sobie przejrzeć. Otrik, jeden koronny, Alaski, Alaska, to jest Kanada. Okej, jakaś nowa knajpa otwarta. Kanu na sel, na sel na sprzedaż. Jakiś taniec, free open to the public, każdy może przyjść. Rotate our only home, tutaj oczywiście ziemia nadgryziona, bardzo ładny plakat w sumie.
Under the Sea. Jakiś... jakiś... Shut up. Shut up. Myślałem, że shut up jest napisane. Co jest? Brzydkie słowa. Okej, okay. Ona tu... Ej, chyba będziemy płynąć... Jak chcemy tak naprawdę, to było super. Mogę do niej dołączyć? Problem z typem, ale... Czy to jest tyle rzeczy do robienia? Fancy meeting you here. Możemy pogadać? O, możemy na coś spojrzeć. There's nothing like the open air. Hey, you send your application to Denali yet? Not yet. Pyta nas o zgłoszenie do Denali. You're not applying to run the entire national park. They've got to have something entry level, right? Yeah, but I've done no internships, no volunteer work. They probably get hundreds of applicants, and I've got nothing to show. Come on, you don't know that. Nie ma za bardzo bogatego CV. Ona namawia. Okej, okay, chyba na razie leave w takim wypadku. Nie, żebym z nią trochę pogadać, chyba nie możemy, dobra. W takim wypadku pogadałbym jeszcze z Aleksandrem za chwilę, tylko zobaczę, czy jeszcze mogę coś tutaj zrobić. Muszę tutaj wejść? Nie, nie mogę. Mogę z tej strony spojrzeć. Ale tutaj też raczej nic turbo ciekawego nie jest widoczne. Różne po prostu punkty wyprawy. MW Saboteur. Saboteur. Saboteurzysta. Alaska Sea Lions since 1990. Okej. Okay. Tutaj nie ma wstępu. I told ya. Kiedy wszystko zawodzi, spróbuj zrobić to, co sugeruje kapitan. Okej. Okay. Aha, to tyle. Myślałem, że jeszcze coś będzie do dodania. Headshot. Prime Control. Okej, okay, to jest taki jakiś... jakiś taki łowca ten koleś, ten Alexander. Here's my sport, co? Piwo to mój sport? Sprawdź mu sześciopak, oh yeah, ale boomerstwo. Dobra, jesteśmy... Okej, okay, wracamy do auta. Czyli skończył się czas. Mieliśmy trochę czasu, ale chyba wszystko sprawdziłem. No więc ominąłem jakąś znajdźkę. Tak bym stawiał. Okej, okay, zobaczmy, gdzie dojdziemy, czy już pojawimy się pod domem, czy jeszcze w miasteczku będziemy może mieli do przeszukania. No myślę, najbardziej jestem ciekaw w tej całej historii rodzinnej. Nie ukrywam, że to jest takie coś, co mnie najbardziej tutaj, na co najbardziej czekam. Niepokojące spojrzenia wymienione. Zaciekawione być może w jakiś sposób. No, ciareszki przeszły, ciareszki przeszły. Czuję jakby ich moc. Spotkanie i od razu taka poważna przygoda przed nimi. To już jest teren ich domu, czy to jest... Okej, okay, to jest chyba teren ich domu. Nie za duży numer, myślałem, że znajdzie coś większego, ale chyba piętro jest. Wow. It's basically exactly like I remember it. Only faded. Like a Polaroid left on a windowsill. From the outside, it almost looks charming. Charm's not the problem. Structural integrity... Maybe an issue. You think there's a chance whoever buys it will just
Wspominają, mówią, że wspomnienia zamazane. Someone buys it, they can do whatever they want with it. You wouldn't care at all? Would you? Sure. Everywhere I look, I see a piece of one of our adventures. On wspomina ten dom jako ich wspólne przygody. A ona widzi matkę, która widocznie była zła. We could go grab a bite. Start this tomorrow? No. The only way to get this done is to do it. Okej, stanowcze słowa. Można się rozejrzeć, oczywiście będzie. A to spokojnie, to jeszcze się nie śpisz, bo ja tutaj mam do przeszukania całe podwórko. No taki jestem. Znasz mnie, jestem twoim bratem. Dawno się nie widzieliśmy, ale... O, mogę biegać nawet, ulala. Co to jest? Jakiś rowerek? Teraz tam wejdziemy. Well, at least the tools are still here. That'll help with the repairs. Narzędzia. She did not like us using her tools. She was probably just afraid we'd hurt. No, coś tutaj robiła. Or she thought we'd go on a rampage and tear up her precious plants. And we would have. Zawsze negatywnie oni mówią, w sensie mówią do niej takie, oni takie ona, nie? I to jest takie czuć disrespect w słowach. The planet, but they do not have the same shelf life. Add it to the shopping list. Okay, jakiś środek własnej roboty do chwastów wybijania. Czy coś tu jeszcze jest? Nie ma. Dobra. Pani droga siostro, zobaczmy co mamy tutaj. At least the shed's still standing. A, tak yep. Po prostu. I don't want to think about what might be living inside it though. Well, better alive than dead. Zamknięte? No i wszędzie klucz znaleźć. No to jest kolejne zdarzenie. Właśnie się zastanawiam, jak to twórcy rozegrają, że będzie można wszystko przeszukać czy coś. Innego. Ua, co to za żaby? Can't believe these are still here. Yeah, we should hide them so they don't frighten away potential buyers. Fajne te żaby. Remember how mad she'd get if we didn't use the compost? To jest kompost. She always knew when we were lying. Waste not or kiss the planet goodbye. O, to jakieś sekretne przejście. I bet we left all kinds of cool things in there. I bet we left all kinds of cool things in there. No mamy tu jeszcze łódkę. Kojarzy mi to się strasznie z klimatem. Ojej, jak to się zwało? Trochę Drasur wywalowa z właśnie w klimatach. No właśnie w takich klimatach. To nie było The Long Night chyba. Okay. No, right. Na razie nas stąd wypycha gierka. No spoko, nie wymagam tej jakiegoś otwartego świata. Raczej spodziewam się, że gra będzie nas prowadziła za rączkę w miarę po kolei. Zobacz, coś tutaj jeszcze jest. Ale by później czegoś nie zapomnieć. Tam coś sobie leży, jakaś sobie tam. O, coś tu jest. Looks like a neighbor came by. It's funny. I can't remember any signs of them when we were kids. Właśnie niedźwiedź? My mother scared the shit out of them. Yeah. She scared everybody else off too. Mówił, że przez matkę nie odwiedzały ich niedźwiedzie, bo bały się. Ona przerażała wszystkich. Ja jestem bardzo ciekaw tej matki. Jest taka zła, jak ją malują. To jest na razie takie. Wydaje się, że zła, potem będzie dobra. Chyba zwierzęta matka. Marianne się zwała. Oli Alison Jessel? Hey, you remember that? Come on, Tyler. It's freezing out here. No co ty? You're right. Sorry. Let's head inside. Sprawdzę jeszcze tą stronę i idę na do domu, do samego domu. Doesn't seem like the greenest source of energy. Not like she had the money for solar panels. No co to jest? To jest jakiś generator? Może padel? At least we don't have any use for this right now. Luckily, for the snowstorm of 2004, Marianne had us digging for hours. Zamieniliśmy to w grę. Ona nie wołała by o pomoc. Zamieniliśmy to w grę. I remember she made it a game at least. That's right. No beavers. Nie ma bobrów. No da. Picture of them would have helped with the sale. Yeah, city people love cute furry animals. Cute furry animals? Słuchajcie, bobry są lepsze. Od razu by sprzedali to, ten dom. Full of unique psychotic memories.
comes pre-haunted, so you can live out your paranormal investigator fantasy. Myślał hasełka, że dom jest nawiedzony, że są straszne wspomnienia i trauma w nim. Zachęcają jednym słowem, mocno zachęcają. Ej, dom nie jest taki mały, jak ci się wydało na pierwszy rzut oka, jest szeroki. To jest coś potężnego. Czy da się wejść? Tędy, czy muszę frontowymi drzwiami? O, quick time event jakiś. But it's locked. O, ale to jest bardzo miłe, że gra jakby wykrywa, że spróbowaliśmy od tyłu na początek i nas informuje o tym, jakaś postać dana. To samo było wcześniej z jakąś tam scenką, z tym Aleksandrem. It's locked. Seriously? Why haven't you checked the front door? Because true adventurers never walk a straight line. Dokładnie. Prawdziwe przygody nigdy zaczynają się po prostu pójściem frontowym drzwiami. Trzeba śledzić, patrzeć. Oj tak, byczku. Dogadamy się, Tyler. Did you smoke something before you left Fireweed? The door is right there. Ona hejtuje nas. Nas tam kierowuje. Locked. Well, it's a good thing I remembered this. Oj, czekajcie. Szkoda, że nie złapałem dobrej scenki. You sure that's the right key? To będzie dobra scenka. Czekajcie. To szybko tylko to zestrinuję. To będzie po prostu... Rozumiecie, tu się tworzy sztuka. Wytnij. Zapisz jako. MW2 i proszę bardzo. Już są dwie miniaturki zrobione. O nie. Absolutnie. Yes. Maybe someone changed the lock. Who would change the lock on us? I don't know. Zobacz, czy zamek jest zmieniony. You got a plan B? Teraz będziemy musieli pójść na tyłę. We find another way in. I never knew a locked door that could keep the crafty goblins out. A crafty goblin jest jakiś psypka. Okej. At least one of them's gotta work. Dobra, jak możemy wejść do domu? Proszę mi pokroić teraz wszystkie opcje. Okno, na pewno dajmy to. You know civilized people don't do that, right? Oh, so we're właśnie my jesteśmy cywilizowani? Well, maybe not. But we are trying to sell this place, okay. Broken windows aren't exactly the crafty goblins. I haven't thought about them in forever. Patrzmy wszystkie okna, tylne wejścia. We almost spend more time as goblins than we a może ten będzie dało się wejść? No, it should be fine. Ej, super! Będziemy tajnym wejściem. If we just get this board out of the way, I could probably squeeze through. So we need something to pry it off. Czym czuję, żeby wyłamać te deski? Może łopata? We need a screwdriver. A, śrubokręt. Oto teraz musielibyśmy wejść do środka. Okej, tylko czy jestem w stanie wejść do środka? Na pewno był tutaj, ale tu są zamknięte... A, może będą klucze pasowały. It's locked, all right. Albo i nie będą pasowały. Okay. Should be something in here that'll work. I guess Marianne left us something useful, huh? Yeah. We still have to find a way to get inside, though. And please, no broken windows. Okay, we'll see ya. What's happening? Do you feel that? Wow. Jakąś więź możemy wyłapać. I możemy sobie przypominać coś. Wspólne wspomnienie. O! Sprzątamy. Nie narzekam przy okazji. You were thinking the same thing, you just weren't brave enough to tell her. What good would it do? It's not like she ever listens to us anyway. Well, I'd rather scream it right in her stupid face than be a quiet little mouse. Oh, we forgot the key. We need to put it back. Maybe we could hide it somewhere. You know, for fun. Goblins are supposed to help the princess, not play mean tricks. Whatever, you're not fun. I'm only trying not to make her even worse. Czy zrobisz prankę, schować klucz gdzieś? Did that just happen? I don't know, but I saw it too. Wow, oni oboje to widzą. With our voice. It did, but that was a memory of us 10 years ago, right? I vaguely remember it happening. I think so. And
That's new, right? Yeah. We could share thoughts and feelings, but we never replayed memories like that. To było fajne. Why would it happen? Ale nie... And why that memory? Nie wydaje się być tak turbo zaskoczenie, jakby powinni być. Jakby oboje udawali, że to jest dla nich coś nowego. Ale wiem, że to tak nie jest. To po prostu dziwnie zareagowali, według mnie. I'm feeling something again. Okay. In the barn. Yeah. Przez te dole coś wyrywają. Okay, skupmy się w wspomnieniu. Hurry! Let's go see the silent frog. Chodźmy się cicho z żabą. What? Stop sulking. I told you already. I'm sorry. Pewnie chodzi o tę żabę. Okay. Guess you don't want to see what I put in the treasure room then. What? No, I want to see. O, zaciekawił. Zaciekawił, mówiąc o skarbie. Tutaj będzie klucz, pod który jest żab, pewnie. A, która jest cicha? No, to jest nie ta, to będzie ta środkowa. Bo zasłania... To jest taki standard, jeżeli chodzi o... figurki. Jedna z zasłania oczy, druga uszy, a trzecia usta. Okej, sorry. Dobra, a to jest klucz do stodoły, jeżeli dobrze zrozumiałem. Unlock. Okej. To jest jakaś czarma dla ptaków? Nie mogę złapać tego przedmiotu. Who left this box here? It looks brand new. It wasn't me. Has someone been out here recently? Guess it's your lucky day, bird friends. Wyglądały karma jakoś. Got it. All this for a screwdriver? You got a better idea how to get in? Right, czy coś jeszcze tutaj mamy? Ciekawego? Chyba niezbyt. Gwiazdka jest. Okej. Okay. Fajnie było. O, a to jest ten rower. Dobra, przejdźmy się na tyły i spróbujmy wejść do domu. Usuwając te deseczki. A, bo to było przykręcone. Nie zauważyłem to wcześniej. O, siłacz! You sure you wanna go in there? This was our very first den, remember? To jest pierwsza rówka. Latareczka by się przydała, może z telefonu chociaż. No 2015 rok, już powinni mieć telefony. Tyler? That's not funny! Then why am I laughing? Okay, fine. But you're still an idiot. All right, I'm going in for real this time. Ale już sprankowaliśmy. Okay. See you at the front door in a few minutes. Okay. Teraz muszę przejść pod ziemię i pójść do frontowych drzwi. Odkryć ci drogę. Co my tutaj mamy? Mamy jakieś ciekawe rzeczy. Zawsze mnie to fascynowało, jak amerykańskie domy potrafiły mieć właśnie... O, ale wstał dziwnie. Potrafiły mieć takie fundamenty śmieszne. I tak właśnie dziwaczną podłogę pod sobą. Czy oni się słyszą na odległość? Ej, zajebiście. Left, okej. A ja pójdę w right, co się stanie? You were right. Nothing here. Of course I was. Mamy jakąś znaczkę, widzicie? Chciała nas odznaleźć i odciąć. The Last Crossing Olympic Event. Ale to zrobiła. Not even in your dreams. Ale jest on Ollie. Dobra. Jedyne co mi na razie jest w stanie jakoś przeszkadzać, poza tym, że gra się wydaje być odrobinkę.
We are the goblins, the jacy? The crafty goblins. Yes, we are. O, tu jest treasure room jakiś. Gra się wydaje być delikatnie niedopracowana, mieć czytać swoje błędy co jakiś czas, ale to co mnie bardziej czuje, to relacje bohaterów. Chyba, że my coś nie wiemy. Po prostu jakiegoś łosia. On łoś sobie zostanie tutaj odpoczywać, ale bohaterowie reagują bardzo dziwnie na takie coś, co powinno ich bardzo, bardzo soczyście zdziwić, a nie przeszkadza mi to jakoś tak bardzo, ale po prostu zauważam to. Tak, tu jest legowisko goblinów oraz treasure room. You are the Mad Hunter? Mam już wyjście. Zobaczmy pokój skarbów, bo to jest pokój skarbów, o ile dobrze zrozumiałem. Ale fajnie. Będę trochę jak menelownia, ale generalnie jest bardzo fajnie. It's just trash. We could make treasure out of anything. Our imaginations were that pink. It always had to be pink. Under spell. Dobra. Idziemy do wyjścia. Czas stworzyć siorce przejście, żeby mogła wejść do domu. Sam jestem ciekaw, jak ten dom wygląda, ile tam będzie wspomnień. Podejrzewam, że cała arcyria będzie się działa. Gra ma mieć podobno rzekomo 3 rozdziały. Znaczy przynajmniej wygląda pakiet do wykupienia aktualne. Ajaj, ja tutaj przejść. Ej, to ja źle poszedłem chyba. Przejść tam. Czy to możliwe, że ja źle poszedłem? Tamtąd przyszedłem. No to jest to. Sorry, ale się zgubiłem chyba trochę, albo nie wiedziałem. Tam byliśmy przed chwilą. Nie, no to nic nie ma, absolutnie. Dobra, jeszcze raz. Może nie striggerowałem jakiś konkretny scenki, albo coś ominąłem. W takich grach się po prostu to zdarza. A może tam muszę iść? Tutaj. Nie, ale tutaj nie przejdę teraz, chyba że muszę coś tu przesunąć. Nie, stamtąd przyszedłem, to jest wejście. Come on. Idę bardzo ślimacznym tempem niestety. A może tutaj? Za tym... Ja tam nie przejdę. Chyba mi przerosło trochę to, co tutaj się dzieje. Trochę luknąć. Tutaj gdzieś kręcić można. Ej, serio, bo to już byłem. Co tutaj mogę zrobić? O, tutaj coś jest. Trapdoor! Dopiero zauważyłem. Wcześniej patrzyłem po prostu po bokach. Myślałem, że będzie gdzieś takie osuwisko. Dobra, serczkami, mój drogi. A przyjemnie było, jakbyś otworzył siostrze drzwi. Rozkład domu przypomina mi trochę dom chłopaczów z dwójki. No za co klapa powinien być taki anel kuchenny. I wtedy by się wszystko zgadzało. Ale... Chyba widzimy matkę tam na zdjęciu, przy lampce. Jestem ciekaw. Myślę w tych wspomnień, które będą tu ukryte. Co nie taka prosta historia, która będzie po prostu nas szokowała swoim smutkiem? Czy będzie tu coś, co nas zaskoczy? Realnie zaskoczy. Tyler? Bardzo ciekawe. Tyler! Coming! Wspomnienia zatrwały. Are you okay? I'll live. Good to hear your voice again. Yeah, same here. So, coming in or what? Just working up to it.
On się zbiera na wejście. Jest to dla niej ciężkie. Wiecie, że to ona zdecydowanie gorsze ma wspomnienia, ale myślę, że brat też ma kiepsko. Dla niej jestem pewien. We're here. To był w pierwszej pokazówce. Here we are. Znowu zaczął padać. Strasznie deszczowo za oknem. So. Klimatycznie. How do we get started? No, how do we get started? To jest bardzo dobre pytanie, ale już na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Naprawdę, seria zapowiada się na taką dosyć ciekawą, magiczną przyrodę. Wiem, że może jeszcze nie porwała was, mnie też może jeszcze nie do końca, ale na pewno dam jej szansę i z chęcią dogram do samego końca tego epizodu. Epizody są chyba długości mniej więcej lisowych, więc podejrzewam, że po 6-7 odcinków będzie wychodziło na jeden epizod maksymalnie. I 3 epizody, tak jak mówiłem, więc ciekawe. A w tym momencie, jak zawsze... Dużo słów, jak zwykle, jak zawsze. Zapraszam was do zostawienia po sobie śladu. Łapka, komentarz, sub, jeżeli nie macie, dzwoneczek. Będzie mi niezmiernie miło. No i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy poznawać dalsze przygody tego niezwykłego rodzeństwa z taką wewnętrzną więzią, która ich łączy. To jest bardzo ciekawe. Trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.